Cześć, witam wszystkich z tej strony Ryu. Będziemy dzisiaj kontynuować tajemnicę pętli na ogranym kanale. Są dzisiaj ze mną Lobo. Marek Nowak, Łobuz. Ciemowit. Przemysław Kłos, komputerowiec. Akli. Szczur, dziwak. I Dottore, który nadal w roli gracza, a nie tylko operatora kamery. Tak. Wcale nie Maksymilian. Dzień dobry. Metal. Na poprzednim odcinku stwierdzili, że będą śledzić robota i że pójdą do jakiejś góry znajdującej się po drugiej stronie miasta, żeby dowiedzieć się, co takiego im się śniło i o co chodzi. W poszukiwaniu przyszłej dziewczyny, brata i jako wsparcie moralno-techniczne. Więc kontynuuję. Wychodzicie z łąki, pola. Lecę po torbę na górę. Wziąłeś ją. Wziąłeś wszystkie zapasy. Każdy z was wziął po co potrzebuje. Masa dziwnych rzeczy. Roboty, dobra. W kieszeniach, w torbach. Podziwiam z tą kawą. We wszystkim. Minęliście nowego, różowego kolegę imieniem Kamil. Tak, Kamil. Wchodzicie do miasta. Miasto jak zwykle, ludzie mniej lub bardziej dorośli. Nigdy się tym nie przejmowaliście i nigdy na to nie zwracaliście uwagi, bo dla was jest to coś normalnego. Ale w tym mieście są sami dorośli. Jedyne dzieci i są tu sierocińców, w których wy mieszkacie. Miasto ma tylko i wyłącznie dorosłych. To wygodnie się mieszkańcy. Nigdy się tym nie przejmowaliście. Dla was to jest norma, po prostu tak jest. No dobra, no dzieciaki są jeszcze w szkole, ale to są w zasadzie wszyscy sierocińca, więc jakby no. Ale teraz są wakacje. Teraz są wakacje, więc jakby szkoła, znaczy szkoła teoretycznie jest otwarta, są tam jakieś świetlice dla dzieciaków, które chciałyby przyjść, mało kto chce przychodzić, o ile w ogóle. Wolicie gdzieś spędzać wszyscy czas w lesie, gdzieś, byle nie w sierocińcu i byle nie w szkole, z dala od wszystkich nauczycieli, opiekunów, robiąc swoje rzeczy. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. Wy, jak i wszyscy inni z sierocińca, no jakby proszę cię. Chodzicie do miasta. Dorośli nie zwracają na was kompletnie uwagi. Jesteście w mieście, macie wokół siebie roboty chodzące wszędzie. Każdy z nich, oczywiście, własne imię, które mu nadaliście, własne numery, które spisywał Przemysław, robi coś. Nie wiecie tak naprawdę co. Co robicie? Cześć, Tom. Cześć, Szymon. Idziemy dalej. Cześć, Zenek. Dokładnie, idziemy dalej. Po prostu witamy się w kierunku tego wzgórza, które jest. Witamy się z każdym robotem po kolei. Widzicie? Każdy robot, któremu nadaliście imię, witacie się z nim. Większość robotów ma na was absolutnie totalnie wyrąbane, ale są trzy, które wam odpowiadają. Bo mają funkcję mowy i to jest takie tylko te dzieciaki. No. Powiedziały, tak. No one zawsze mam odpowiadają, tak, które mają. Ale to zawsze jest podekscytowanie. Tak. A one są jakieś inne kolory mają, czy to... Tak. Odpowiedział wam jeden z robotów zielony, jeden z robotów fioletowy i jeden z robotów, który jest biały. A, czyli to nie jest tak, że w jednym kolorze, tylko tak. W różnym. Czyli jeden zielony może nam odpowiedzieć, inny zielony nam nie odpowie. Tak. Zależy od numerów. Ja tutaj mam spisane wszystkie numery, które odpowiadają. Kolor to jest jedno i to i jest... Imiona też. Kolor to jest jedno, numer to jest drugie. A teraz mi powiedzcie, jak ta trójka robotów, które wam odpowiada, ma na imię. Adam. Franek. Jako pierwszy nam odpowiedział, więc Adam dlatego. I Franek na pewno. O. Kurczę. Krystyna. Mamy samych facetów, niech będzie Krystyna. Biały będzie Krystyną. Ja już wiem, dlaczego Krystyna, słuchajcie. Bo niósł zakupy. Może być tak?
Ty mi powiedz. Tak, dokładnie tak było. Niósł ziemniaki w jednej torbie, a w drugiej to torbie... I to mieć męskie imię. Jak męskie imię, jak siatka ma zakupami. Dokładnie, dokładnie. Siatki z zakupami to przecież więc ten, Adam, Krystyna. Franek i Krystyna to tak są jedyne roboty w mieście, które wam faktycznie odpowiadają, które się z wami pytają i zawsze jest coś dzidziaki. Oczywiście każdy mówi swoim mechanicznym głosem. Ciekawe, czy te roboty mogą między sobą porozmawiać. Jesteście w środku miasta. I tak, wiecie, że za miastem po drugiej stronie jest gdzieś jakieś wzniesienie, jakaś góra. Jest tylko jedno ale. Po pierwsze, nigdy tam nie byliście, po drugie, tak naprawdę nie wiecie, gdzie to jest. Po prostu gdzieś tam kiedyś to widzieliście. Dej, trzeba do biblioteki zajść. Po co tak albo podpytać te roboty. Kurde, tam będzie coś od tego, no, z geologii. Nie, geografii? Mapa. A, geografii, tak, masz rację. A, chyba, że. I tak, ja mam kompas, słuchajcie, i ten, i możemy spróbować, jak znajdziemy mapę, to będziemy wiedzieli, w którą stronę iść. Jak już będziemy mieli mapę i kompas, to łatwo to po prostu obliczymy. Dokładnie, o właśnie, ty jeszcze azymów ale możesz obliczyć. Ale to nie jest góra? Nie powinniśmy jej zobaczyć? Znaczy, ogólnie widzicie tą górę, natomiast teraz, jak sobie przypominacie wasze sny, i po tym, jak wam opowiedzieli, nie wiem jak szczegółowo, ale widzicie tą górę dopiero w momencie, w którym jesteście w mieście. Sierocińca jej nie widać. W mieście widać tę górę. Często też zwracaliście na nią uwagę. Ogólnie wszyscy zwracali na tą uwagę, że coś tam jest, jak szli do szkoły, ale sama w sobie góra wydaje się, jakby była właśnie za mgłą. Trzeba tam iść. Ty kurde. Wydaje się, jakby była za mgłą. Widzicie po prostu tak jakiś po prostu kształt, ale tak naprawdę nie macie bladego pojęcia, jak ona jest daleko, czekajcie, jak tam dojść, w którym dokładnie kierunku iść, żeby do niej dojść. I tam nie byliście. Czekajcie, słuchajcie, żebyśmy wiedzieli, jak wracać. Jakiś taki punkt specyficzny znajduję w mieście, który znamy. Dobrze, no, żebyśmy go dobrze znali. Wyciągam kompas, swój stary, popękany kompas. Stawiam go na ulicy i mówię, dobra, tutaj mamy tą ulicę, którą kompas prowadzi świruje do nas. Kompas świruje. Nie jesteś w stanie określić kierunku. W życiu. Kompas świruje, nie jesteś w stanie określić kierunku. Dosłownie kręci się dookoła, nie pokazując żadnego kierunku. Kurde, i to w mieście dopiero, tak? Wszędzie. Wszędzie. A no, zawsze tak robiła? Tak. Miałeś nadzieję, że w końcu kiedyś przestanie, no, dlatego zawsze o tym wspominasz. Kurde. Idziecie do biblioteki. Tak? To idziemy do tej biblioteki? Mapę jaką znajdziemy? A górę. No niby tak, ale potem jak trafimy tutaj, to po prostu... Wyznaczymy najlepszą trasę, najbardziej optymalną. Tak, będziemy widzieć budynki i miasto z góry. Na górze w sumie tak. Macie miasto, to nie jesteście w stanie dokładnie właśnie określić, gdzie, jaki jest jej kierunek, w którym momencie jest ta góra, bo ta góra zdaje się wam jakby, z którejkolwiek strony do tyłu, do miasta nie patrzycie, ona tam jest. A jednocześnie wiecie, że miasto jest otoczone przez las. No to wejdziemy w las, co chujesz? Tej, trzeba się chyba przygotować do tej wycieczki. Więc jakby ta góra, gdziekolwiek nie patrzycie, z sierocińca jej nie widać, ale właśnie w mieście, paradoksalnie nawet wiedząc, że po drugiej stronie miasta, z tego miejsca, gdzie przyszliście, jest wasz sierociniec, jak tam patrzycie w górę, też widzicie mgłę, za której jakby macie wrażenie, że właśnie, w której jakby macie wrażenie, że jest ta góra. Czy możemy skądś wziąć rowery? Może z sierocińca, byśmy pojechali rowerami. Ogólnie teraz jesteście w mieście. Więc tak naprawdę nie macie bladego pojęcia, jak się dostać. Słuchajcie, może macie lepiej się przygotować. Słuchajcie, włamać się do magazynku, wziąć coś do jedzenia, bo to nam zejdzie trochę. Bo zobaczcie, całe miasto jest otoczone lasem, prawda? A ta góra jest... Gdzieś. Bardzo daleko. Dosłownie gdzieś. Nawet nie macie bladego pojęcia, co w którym kierunku i żeby ją odkryć, żeby do niej dojść. Słuchaj, a dasz radę obliczyć, jaka ona jest wysoka? Nie jesteś w stanie, od razu ci tego mówię. Ale jeżeli będę miał mapę? Kurde. Jeżeli będziesz miał mapę, teoretycznie będziesz w stanie wyznaczyć... Mniej więcej wysokość. Wysokość niekoniecznie. Ale tak. Jak będziesz miał mapę? Powinien być oznaczony. Czy... Jak będziesz miał mapę? No tak. No na razie jeszcze jej nie masz. I tak potrzebujemy mapę. To musimy zahaczyć w bibliotekę. Kurde, to trzeba jednak.
ty się chyba najlepiej znasz na tym wszystkim. To może ty zagadaj z bibliotekarą, co? Się jej boję trochę, kurde. No dobra. Dziwna jakaś jest. A to trzeba zapytać się. Jak będzie wiadomo, co trzeba zapytać, to ja mogę zapytać. O mapę okolicy najlepiej. No. Taką, żeby były wyznaczone wysokości też. Dobra, to... Ty, kurde, a może przewodnik jest? Po mieście. To tak. Najwyżej upragniemy. Kto gdzie idzie? Dobra, to ja pójdę z Maxem do biblioteki wtedy. Na pewno, dobra. Bo potrzebujemy załatwić tę mapę. A szczur i Marek? Nie wiem, szczur. Zaopatrzenie. Albo zaopatrzenie. Albo idziemy coś załatwić do jeścia. Możemy je załatwić. Będzie szybciej. Dobra. Dobra. Czyli mamy ekipę poszukującą mapy i wskazówek i mamy ekipę przygotowywawczą na wyprawę życia. Dokładnie. Tak. Super. Słuchaj, żeby nas lepiej razem, idziemy gdzie? Gdzie idziemy? Coś ze sklepu podpieprzyć, czy do tego wracamy, do sierocińca? Ten, gdzie będzie miał, że mniej robotów. Tej, no robotów mniej na pewno w sierocińcu, nie? Jest pora obiadowa. O, nie, do obiadu wam jeszcze trochę. Na razie... No, do obiadu jeszcze trochę. Kurde, wypadało, żebym się pojawił. A potem niech mnie szukają. Pewnie będą wszystkich szukać, ale nieważne. Ale wypadałoby się pokazać. Zrobić sztuczny tłum. Tak, pokorę okazać. I że byłem te ptaki oglądać od samego rańca. A ty nie podpadniesz, bo przecież byłeś na śniadaniu, nie? Mhm. Tej, a chłopaki co robią? Ale przecież nie wiemy, gdzie oni są. Tylko nie możemy razem przyjść. Spawa. Dobra. Dobra, i słuchaj, ten... słuchaj, to zagadaj potem... A dobra, to zrobimy inaczej. Ja zagadam... Nie, ty zagadaj tą kucharkę, bo mi się pewnie oberwie jeszcze, jak wrócę. Mogę szczura wypuścić. A kucharka właśnie, ty, ona ucieknie. No ser będzie zadowolony. Sera się będzie bała. Kurde, ty, a jak będzie miała miotłę pod ręką? Żeby mu krzywdę nie zrobiła. Nic mu nie będzie, nie pierwsza taka akcja. W sumie. Ile razy? Ona się zawsze bała. Wystarczająco dużo, żebyście wiedzieli, że to zadziała. Dobra, dobra, słuchaj, bo mi się oberwie w skórę, mi się dostanie, a potem będę niby próbował, wiesz, pomóc złapać szczura, nie? Dobra. A ty w tym czasie... Zwinę. Masz worek jakiś? Ty weź moją torbę wtedy. Weź moją torbę i pakuj, ile się da do torby. Weź chleba i weź kiełby jakieś. Dobra. Plan jest. Mamy ekipy. A, czekaj, daj mi jeszcze lornetkę, bo ja na ptakach przecież byłem. Ptaki oglądać przecież, nie? I się zasiedziałem. Mamy dwie ekipy. Ekipę naukową i ekipę do kradzieży. No ja najpierw jeszcze Borutę będę miał na pewno. Zaczniemy od ekipy kradzieżowej. Ja idę wtedy przodem. Wracacie do sierocińca po kolei. Najpierw wchodzisz ty. Mhm. Jest zdyszany. Udaję zdyszanego, że biegłem. Tak, udaję zdyszanego, masz lornetkę. Wychodzi naprzeciw opiekun. Typek, lat jakieś 30 parę, wiecznie łysy, ja przepraszam, no ptaki wiecznie niezadowolony. W lesie byłem. Przepraszam. Ty głupi dzieciaku. Czy naprawdę nie umiesz zapamiętać pory śniadania, obiadu i kolacji, żeby za każdym razem... No przecież to było pół godziny temu. No naprawdę, biegłem w las, poszedłem za taki piękny był ten dzięcioł. On miał taki czerwony ten... Naprawdę. A ja się dziwię, czemu pozostali mówią, że nigdy nic z ciebie nie będzie i do niczego się nie nadajesz. Już przestałem się dziwić. Szoruj do jadalni na obiad. Tak jest. Idę. Nie wolno mówić do dzieci. To lata 80. byli. Po chwili przychodzisz ty. Nie zwracają na ciebie kompletnie uwagi. Absolutnie. Wchodzisz sobie do jadalni. Tak. Dostajecie
Jak zwykle. Spokojnie, najpierw starsza zjedzmy. Pani wydaje obiad, jak zwykle z niezadowoloną miną. Siedzicie, jecie. Tak. Co robicie? Jak się już posielaliśmy, to trzeba odnieść naczynia. Dokładnie i odnosimy je w tym samym momencie nawet, nie? Wiesz, jeżeli ja skończyłem wcześniej, widzę, że szczur jeszcze je, to czekam, a jeżeli szczur skończył wcześniej, nie ma problemu. To czekamy na siebie, tak, tak, że mniej więcej równo będziemy pod tym. Jasne, jest tak. Oddajecie. Oczywiście w kubeczku takim, gdzieś tam obok, między naczyniami, wsunął się ser. Więc przy oddawaniu naczyń, ser poszedł razem z nimi wszystkimi. Dokładnie. Do kuchni. Dobrze. Rzuć mi proszę na... serce. Mhm. A jak bardzo twój szczuruś, ser, wywoła zamieszanie? Jest jedna szóstka, czwórka i dwójka. Czyli jeden sukces. Zsumujmy tam, to też będzie sukces. Jeden sukces, wystarczy. Oddajesz naczynia z serem schowanym pomiędzy nimi. Tak. On wie, co się dzieje. Starsza pani jak zwykle bierze te naczynia, odniesie je, kładzie, wyczekacie. Chwilę później pisk. Pisk, harmider, naczynia się posypały. Starsza pani krzyczy, robi raban i zaczyna krzyczeć. Szczur, mysz, ratunku, ratunku, ratunku! Już biegnę! Biegam do tej kuchni po prostu. Biegasz. Ona nigdy nie zarejestrowała, że ty masz szczura. Że masz zwierzaka. Tak naprawdę to ja chyba... to zawsze gdzieś. Aha. Jakby okay. Jej to nie obchodziło, ona po prostu wydaje jedzenie. Jakby, sorry. Nie znaczy, biegamy bardziej o oboje. Gdzie go pani widziała? Gdzie go pani widziała? Udajemy, że szukamy, a w międzyczasie podwijam jedzenie. To starwa. Ja się nie zastanawiam. Z tej kuchni nie możesz podwinąć jedzenia, to jest kuchnia numer 2 i tam nie ma jedzenia. Jeżeli chcesz podwinąć jedzenie, musisz się włamać do słodzika. Spoko, zrobimy. No dobra. Zrobicie to bez problemu. Na razie ty biegniesz, żeby pomóc złapać nieproszonego gościa. Jak przebiegam koło szczura? Szczur, składzik, pamiętasz kod? 8453. Dobrze. Ty biegasz i oczywiście... Już! I oczywiście poza tym, że nadal krzyczy, to jeszcze do krzyków dodaje na zasadzie, czemu tu co chwilę latają jakieś szczury, wyzbijcie deratyzatora w końcu. A to trzeba z dyrektorem rozmawiać, ja go nawet na oczy nie widziałem. Nadal krzyczy, panikuje i ignoruje. Spokojnie. Ja panią wyprowadzę stąd. Może nie. Może lepiej pani stanie na tym krzesełku i podaję jej taboret. Ona robi wszystko, co mówisz. Spokojnie. Ja już szukam go, już szukam. Paszą. Jak podchodzi pewnie do mnie, bo mnie zna przecież. Rzuć mi na empatię. Dobra, proszę. Empatia. Proszę bardzo, empatia. Umysł plus empatia, 3-4 kości, a weźmiemy takie 4 kości. Jest jeden sukces. Dobrze, rzuć mi na empatię. Ona oczywiście robi wszystko, zgadza się na to, co mówisz. I tak, ser cię na, jesteś jedną z trzech osób, do których ser nie ma absolutnie żadnego, ale może podejść, bo każdy inny, kto się do niego zbliży, dostaje dziab w palec. Ale do was się już na tyle przyzwyczaił, że wam nie ten. Podchodzi oczywiście do ciebie bez problemu. Delikatnie do kieszeni. Delikatnie chowasz go do kieszeni i nadal udajesz szukanie. Ale tutaj przecież nie ma żadnego szczura. I nadal udajesz szukanie. Pani kochana, ja naprawdę nie widzę tutaj nic. Na kolanach, tam na czworaka, tak. Wiesz. W tym samym czasie. Ty idziesz do składzika. Tak. Rzuć mi proszę na skradanie się. Dwa sukcesy. Brawo. Udaje ci się przekraść bez problemu. Nikt ci nie zauważył. Bez problemu otwierasz kłódkę. Chodzisz do składzika. Tak.
zabierasz tyle żarcia, ile się tyle da, jedzenia, i ile się mniej więcej da, jakieś puszki, jakieś chleby, tak, jakieś kiełbasy, cokolwiek, co ci wpadnie w ręce. Ziu. I picie. Dużo, tak. Picie też ganiasz, ziu, pakujesz do torby. Tak. Która i tak jest całkiem spora i pojemna, więc jakby i tak nigdzie nikt nie skapnie, że hej, no zawsze miałeś wypakowaną torbę, więc wyrąbane. Jak już zapakowałem całą torbę, to wracasz. Też zwinnie wróciłem i tylko ten znak, że wszystko jest. Zauważyłeś, usłyszałeś szczura. I w tym momencie stwierdziłeś, że nieproszonego gościa w kuchni już nie ma. Nie, ja robię inaczej. Wyciągnąłeś. Robię inaczej. Tego, ser, spokojnie, ser. Widzę go! I biegnę i tak jakby tupiąc do drzwi. Uciekł przez drzwi! Spokojnie, jest pani bezpieczna, szybko je zamykam. Bardzo ładnie. I wybiegam na zewnątrz. Starsza pani ci dziękuję za pomoc i wracam do swojego ogarniania rzeczy. Zacznijmy od zbitych naczyń, które ładnie, adekwatnie potraktował ser. Oddaję. Zapewne spotykamy się. Tak, bez... Ser. Oddajesz. Pięk, sukces. Dzielny. Jak zawsze. Dobra, postaw torbę. Powoli się udajmy. A wy chodzicie z całym, ze swoim łupem i udaną szczur, akcją. Szczur stawia torbę. Ja po prostu przejmuję torbę przez ramię, lornetka dalej w ręku i wychodzimy. I lecicie. W tym samym czasie ekipa udała się do biblioteki. Bibliotek płonie. Max i... Sekrezja. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Max, jeszcze. Nie wiem, co tam zrobicie. Może będziecie mieli skąd zapałki, żeby podpalić. Właśnie, nie, przepraszam. Przy okazji szukania tego tam na pewno były zapałki. Podpieprzam zapałki. Dobrze. Bo ona i tak jest na tyle spanikowana. Przepraszam, to piszę sobie zapałki, dobra? Dobrze. Dobra, to ty gadasz, a ja szukam. Wchodzicie do biblioteki. Tak. Mapy. W bibliotece na wejściu jest małe biureczko, za którym siedzi sobie nawet nie starsza pani, tam jest jakaś nastolatka bliżej, nie mieszka w waszym sierocińcu, tego jesteście pewni, bo jej tam po prostu nie kojarzycie stamtąd, ma jakieś 16-17 lat. I ogólnie ona po prostu tam pomaga w czasie wakacji jako taka praca dorywcza. To się nazywa młodociany, pracownik młodociany. Ogólnie jako praca dorywcza. Dzieciaków kojarzy gdzieś tam, bo szkoła, bo sierociniec, bo coś tam, więc nawet we większości po prostu nie zwraca uwagi. Weszliście tylko. Ona w ogóle na was nie zareagowała, zajęta w zasadzie nawet nie ogarnianiem tego, co się dzieje w bibliotece, tylko raz coś stempluje, a jak już podstemplowała, to wraca do czytania jakieś książki. I ma wyrąbane. Dopóki nikt nie podpali biblioteki, to ma to gdzieś. Wchodzicie. Dzień dobry. Patrz na siebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawa życia i śmierci, potrzebujemy mapę. Jakie mapy? Okolicy. I to nie tylko najbliższy. Dział z mapami. Gdzie to? Umiesz czytać? Tak. Poszukaj sobie na tabliczkach u góry. Kis. W bibliotece wiszą takie tabliczki instruktażowe zawieszone na suficie, zwisające, jaki to jest dział. Aha. A w którą stronę iść? Nie zawracaj mi głowy, jestem zajęta. Zajęta. Wróciła do piłowania paznokci? Tak. Chcesz. A do czego innego pani jest tutaj potrzebny? Bez sensu. Nadaje pani sens życia i pracy. Nie ma za co. Dodatkowo jeszcze spowodowałeś to, że założyła słuchawki. Żeby was nie słyszeć. Okay. Dobrze. Idziemy do działu z mapami. Biblioteka jest niewielkich rozmiarów, ma kilka półeczek. A na każdy dział składa się około 3-4 półeczek. Macie tam dział z nauką, fantastyką, science fiction, jakieś techniczne rzeczy, mniej techniczne, jakieś bajki dla dzieci, właśnie jakieś takie mapy i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to jakąś sporą biblioteką, ale
na tyle dużą, że jak coś takich z podstawowych rzeczy, no to jesteście w stanie w tych 3-4 półeczkach na dział ogarnąć. Pomiędzy półkami a oknami są poustawione też stoliki, żebyście mogli sobie posiedzieć tam, poczytać, jak ktoś chce na miejscu. W tym momencie biblioteka jest pusta. Jesteście tylko wy i bardzo niesympatyczna nastolatka, której ktoś zawraca głowę. W postaci was. No to szukamy mapy okolicy. Albo kilku. Szukacie mapy okolicy. Taki możliwy jest z jak najmniejszym terenem, żeby była jak najbardziej szczegółowa. Typu miasteczko i okolice, a nie na przykład województwo albo coś takiego. Dobrze. Jak najbardziej szczegółowej mapy. Ty też? Tak. Teraz się wskazać. Rzućcie mi proszę na śledztwo. No ja to właśnie tego się bałem. Stara się nie przeszkadzać, wystarczy. A nie, to umysł, już jest nieźle. Śledztwo nie ma. Fakt, trzeba zmienić kości. Nic nie będzie. Ale ja mam sukces. Masz sukces. Zaskoczę cię. 7 w tym systemie nie figuruje. Wiesz co, a mi się wydaje, że ja zamienię swoje 6 na moje magiczne 7 i wtedy będę miał lepsze wyniki. Nie zezwalam. Masz sukces. Wystarczy. Ty, Max, starasz się nie przeszkadzać. Bardziej na zasadzie podchodzisz do półki, patrzysz, nic ciekawego, nie wiem co to, nie dziękuję. Nie gmerasz po tych półkach, bo dobrze wiesz, że jak zaczniesz, to zrobisz jeszcze większy bajzer i Przemysław albo się wkurzy, albo nic nie znajdzie. Ja na razie mu nie przeszkadzam. Tak. Potem zacznę go inspirować ewentualnie. Dokładnie. Przemysławie, przeszukujesz półki, mapę. W poszukiwaniu map. Konkretnej mapy. Większość tych map to są dosłownie jakieś tereny świata, kraju, takie standardowe mapy. Udaje ci się na którejś z półek znaleźć mapę teoretycznie miasteczka razem z bliskim sierocińcem. Normalnie zaznaczone jest miasteczko. Obok miasteczka też jest zaznaczona pętla z miejscem technicznie, gdzie znajduje się główne serce pętli, czyli grawitron. Jest zaznaczony sierociniec, są zaznaczone pobliskie lasy, ogólnie teren właśnie tego i gdzieś w którąś stronę masz strzałkę, dosłownie strzałkę z napisem góry. Ale same w sobie góry nie są na mapie zaznaczone. Masz tylko strzałkę prowadzącą teoretycznie na południowy wschód, że tam są góry. Dobra. Ale taki... Natomiast sama mapa jest mapą stricte bardziej techniczną, przygotowaną przez to, że jest oznaczenie pętli, przez pracowników właśnie pętli, niż taką faktyczną zrobioną przez jakiegoś kartografa czy coś w tym stylu. Więc bardziej taka techniczna. No dobra, więc będę na pewno starał się przeanalizować i znaleźć jak najbardziej optymalną ścieżkę, żeby dostać się w tym kierunku, gdzie jest strzałka góry. Tak, więc znalazłem mapę. Od początku w ciebie wierzyłem. Jak pójdziemy tu, to tam są góry. Nawet może być strzałka góry, więc to musi być tam. Dobrze. Jak chcesz wykonać jakąś analizę, jakby mówię, jest to tam oznaczone, natomiast masz tylko oznaczenie, same góry nie są zaznaczone. Nie masz pojęcia po prostu dlaczego, ale no, masz. No dobra, ale bym na pewno przeanalizował to, jak się nazywa. Czego chcesz, co chcesz znaleźć? Najszybszą drogę. Właśnie, najszybszą drogę i najlepiej jakby była nie jakaś tak przez las dziko, tylko może jest zaznaczona jakaś ścieżka albo droga jakaś techniczna, coś takiego. Jasne, rzuć mi proszę na analizę. Masz 1 sukces. Wystarczy. Udaje ci się odczytać różne dziwne zapiski na tej technicznej mapie. I jesteś w stanie wyłapać jakieś oznaczenia, które się powtarzają.
wyłapujesz, że to są oznaczenia jakichś dróg. Masz konkretne oznaczenia na drogi w mieście i masz konkretne oznaczenia na takie, powiedzmy, drogi gdzieś właśnie w lasach, na obrzeżach i tak dalej. Włącznie z tym, że tak jak wy sobie skracacie drogę przez pole, polanki, las i tak dalej, to ogólnie z drugiej strony tej polanki jest po prostu zaznaczona ścieżka, która normalnie prowadzi, że można tam na przykład dojechać samochodem. Albo czymś. Albo jakimś pojazdem, jakkolwiek, do tego sierocińca. A to wy macie wyrąbane na iście poprawnie i szaga. Znajdujesz też właśnie takie oznaczenie technicznie prowadzące jako przejście przez las. Natomiast przejście, które udało ci się znaleźć, jest zaznaczone jako znak zapytania. Ale masz niby oznaczenie, że jest ścieżka, tylko nie jesteś w tym momencie w stanie powiedzieć, czy ona faktycznie tam będzie. I w jaki sposób to będzie wyglądać, bo masz tam jakiś właśnie znak zapytania. Dobra, ale jest ścieżka prowadząca za las, technicznie w stronę góry. Dobra, widzisz, tu jest, o, pokazuję, tu jest taka ścieżka, to jest jakiś znak zapytania, ale jest ścieżka, więc na pewno nią dojdziemy do góry. Ścieżka z zagadką. Tak, więc super. Nie ma nic lepszego. Dobrze. Jak tak sobie szukacie, rozprawiacie nad mapą? Tak. A po chwili do biblioteki wchodzi Marek i Szczur. Przepraszam, jeszcze chciałem zadeklarować jedną rzecz. Mm-hmm. Jak już wychodzimy z sierocińca, jest takie: Szczur, kurtkę weź! Wracam do sierocińca po kurtkę. To, wiesz, wychodząc po prostu. Szczur, kurtko! Idę. Szatnia jest na dole. Biorę swoją kurtkę. Biorę Przemka kurtkę i Maxa kurtkę, ale zawijam to w swoją kurtkę, żeby było tylko, że swoją biorę. No dobra. I Dida. Nie ma problemu. Wchodzicie. Widzicie Przemku i Maxie, że wchodzi Marek z jakimiś dziwnymi zawiniątkami i swoją torbą. Torba jest wypchana w ciul. Tak. A lornetkę trzymam w ręku, bo się nie zmieścił. Co tam? Znaleźliście coś? Tak, tutaj widzicie, mapa jest taka droga. Jeszcze jest droga z zagadką, bo jest znak zapytania, więc nie ma nic lepszego idealne niż drogi i zagadki. Ej, czyli co, myślisz, że tam będą pytania zadawać? Tak, będzie tam są trolle, będzie nam zadawać. I puszczam oko. Nie, ale to jest mapa techniczna, więc może tam jest coś związanego z pętlą, co też może być ciekawe. Ej. Muszę sprawdzić. Marek, co byś zrobił dziewczynie, która jest dla mnie niemiła? Poszczuję szczurem. Ja mam lepszy pomysł. Będą szat słuchawki w tej chwili. A jeszcze ci powiem? Nie. Nie dam ci zapałek. Nie dam ci zapałek. Słuchaj, tak, mam, ale przydadzą nam się jeszcze. Dobra. To można by je podpalić. I tak myślę. Ale zawsze może to być coś ciekawszego. Puszkę biorę. Jaką puszkę? Tą, którą szczur. No wiesz. Ale szczur tam zgarnął masę puszek. Puszkę z rybami. Dobrze. Kto z nas je ryby? Nie, wszyscy. Dobra, nieważne. Zemsta to zemsta. Wyciągam scyzoryk. Taki sam jak mój. Robię nacięcie, do połowy otwieram puszkę. Idź to tak podłóż, żeby tego nie znalazła. Dobrze. Może dajcie to zrobić komuś, kto ma wysokie skradanie. Dobra, sam to podłożę. Albo możesz iść z otwartą puszką i ja na ciebie wpadnę i na nią wylejesz. Wtedy będę widziała z domu. Ale będzie wypadek. Dobra, ja to zrobię. Skradańsko. Nie, nie można w bibliotece z otwartą puszką wchodzić. Demet, nie wyszło. Ale nie wiedziałeś. Wykorzystujesz tonik. Dobrze. Na to warto. Tak. Oj, tak. Zostały ci dwa. Nie, został mi jeden. Tak, bo... Ja cię będę inspirował. Jeżeli ktoś mu pomaga w jakikolwiek sposób, to chcę wiedzieć w jaki.
No właśnie. Nic z tego. Możemy... Ona i tak ma nas gdzieś. Urokiem, empatią. A co chcesz zrobić? Zainspirować go. Przewodzenie. Przewodzenie też może być. Ej, dobra. Czekaj, a to padło, tak, wypadły, tak. Ale dwa. Dwa sukcesy. Plus cztery kości. Masz radę, wierzymy w ciebie. Ona ma słuchawki na uszach, mogę tam się drzeć nawet. Tak, ona na was nie zwraca uwagi. Właśnie, ona nie zwraca na was uwagi, więc plus jeszcze dodatkowa kość za babkę, która nie zwraca na was uwagi. Jedna, dwie, dwa sukcesy. Dwa sukcesy. Dobrze, idealnie. Chowam to w... Wiesz co? One mają taką ladę zazwyczaj. Tak. Więc no mówię, za tą takie, ladę się zakradam takie lekko. Takie biureczko zakradasz się. Tam leży sobie jakiś grzejniczek. Rozlej to. Ja ten grzejniczek podnoszę i tą puchę otwartą pod ten grzejniczek wstawiam. Także to za parę dzionków będzie śmierdzić przepięknie. Parę godzin, jest lato. Jest lato. Grzejniczek nie chodzi, nieważne. To są ryby. Jest cholerne lato, tak? Jest. Przekradasz się tak, żeby ci nie widziała za tym jej biureczkiem. Za nią podchodzisz do grzejniczka, który znajduje się niedaleko właśnie jej krzesła z tyłu i odstawiasz swoją łapkę. Nie, to ma być bomba śmierdząca. Jeden i ten sam piec. Tak czy siak odstawiasz swoją zemstę za kolegę. Tak. Macie mapę. Idealnie, mamy mapę. Idźcie powiedzieć, że nie znaleźliście. Zabieram tą mapę, chowam do torby. Czy pan i tak nie zwróci na to uwagi? Tak, po prostu wychodzimy. Okej, okay, dobra. Nie zwróciła na was kompletnie uwagi. Jeszcze zobaczę. Znaczy ten świat nie jest gotowy na nasz. Ja jej powiedziała, poszli sobie. Tak, to jest etap na zasadzie, sorry, nie dziękuję. Wychodzicie z mapą. Wyszliście z biblioteki. Przechodzicie na koniec miasta. Zaprowadziłeś ich do miejsca, w którym teoretycznie powinniście się udać dalej. Mamy problem, bo po pierwsze jest to wyjście, którym jeszcze nigdy nie wychodziliście. Zacznijmy od tego, że nigdy nie wychodziliście z tamtej strony miasta, więc dla was to też jest coś nowego. Po drugie, to wejście jest pilnowane przez dwójkę robotów, których przez lornetkę nie byliście w stanie zobaczyć. Nie znacie ich. Są to dwa roboty, które mają czarny kolor. O. I ich numery identyfikacyjne to 20B. Obydwu? Takie, tak, trochę krótkie. Takie same. Krótsze od poprzednich. Mm. Nie znacie. Nie byliście w stanie przez lornetkę jej zobaczyć. One praktycznie się nie ruszały nigdy z tego miejsca. I co zawsze stoją. Co jesteście, co w tym momencie jakby wam nic nie mówi, ale macie dwa nowe roboty. O tych samych numerach identyfikacyjnych. Ten sam, no że inaczej, ten sam model, bo jakby seria robotów zawsze jest taka sama, typu manekin do testu. My kiedyś biliśmy się z jakimś robotem? Wy nie. A ktoś się bił i przeżył? Starszaki, tak. Starszaki. Poturbowani potwornie. Starszaki, na zasadzie wasz ulubiony kolega Edward namówił swoich osiłków, że hej, pobijmy się z robotem, będzie śmiesznie. Nie było. Dla nich. Myślałem, że to może czas, żeby dorosnąć, ale może nie. Słuchajcie, jakoś okrążymy ich może. Co robicie? Możemy ich spróbować przekonać? A tam za nimi jest droga dalej? Tak. Ale pilnują jakby wejścia z miasta. Jeden jest skierowany w waszą stronę, drugi jest skierowany w stronę jakby... Wejście. Tak, z miasta. Okay. Ej, to może ta zagadka. Idź sam, odpowiadaj na pytanie. Dobrze. Ale czekaj, poczekaj. Wyciągam broce. Zakładam... Wiesz co? Mam takie kamienie, które się rozpryskują i są taka farba jakby to jest. Ale one nie mają oczu. Nieważne, ja mam nadzieję, że to ich oślepi.
chcesz tego robota, który jest skierowany w waszą stronę, potraktować rozbryskową farbą na pusty ten. Jeszcze nie. Ale... Jak zacznie atakować Maxa, to wtedy to zrobię. Dobrze. Ja z kocem, może się dostanie między... ty jesteś przygotowany z procą. Ty tak. Idziesz rozmawiać z pierwszym robotem skierowanym w waszą stronę. Tak. Dobra. Przemek i... Ja będę chciał zobaczyć, w którym momencie zareagują. W sensie, w którym momencie, jak blisko on będzie, jak on zareaguje lub nie. Dobra, ty się zajmujesz spisywaniem rzeczy. Chcę spojrzeć na mur w zasięgu wzroku, czy nie ma przypadkiem jakiejś takiej mniejszej wyrwy. Dobrze, to ty sobie rzuć na śledztwo, a ty idziesz do robotów. I zanim zaczniesz cokolwiek im mówić, znaczy powiedz mi, co chcesz z nimi porozmawiać, może tak. Chcę im powiedzieć dzień dobry i zobaczyć, jak to zareagują, gdy się do nich zbliżą. Na przykład, nie wiem, zastępują mi drogę, czy mogę sobie na przykład je obejść i pójść dalej. Zbliżyłeś się do tego, co jest skierowane w waszą stronę. Zbliżyłeś się do tego, co jest skierowane w waszą stronę. Drugi stoi jakby po przeciwnej stronie i patrzy się w dal. Zbliżyłeś się, powiedziałeś dzień dobry. Robot tak wrzucił do patrzenia. Nic nie odpowiedział. No dobrze, próbuj go ominąć. Próbujesz go ominąć. Zastąpił tak. Drugie. I ja robię krok w prawo, on też krok w prawo, ja krok w lewo i krok w lewo. To jest tylko jeden robot, wszystkich nas nie dogoni. Jak słyszę? Nie znajdujesz niczego takiego, gdzie można byłoby ominąć mur przeskakując przez niego. Czy przebiegacie? Nie. Ale jest tu dwóch. Pewnie biegają również szybko. Na pewno szybciej od nas. Ty istnieje takie prawdopodobieństwo, że będą szybsze od nas. Ja ciekawe, czy to robotę. Chcesz spróbować? Zanotowałeś sobie te wszystkie uwagi. Dobra. Nie zaatakował was, tylko zastępuje drogę. Nie jesteś w stanie nijak w tym momencie go ominąć i przejść. Ej. 8 kości na ruch. Ale jakby je spowolnić. No bo są dwa. Wszystkich nie złapią. Nie byłbym taki pełny. No, to może być bardziej skomplikowane. No dobra, mają obudowane nogi? Wysoki ten mur? Wysoki. Są obudowane te nogi, czy na przykład są jakieś elementy wystające mechaniczne z nóg tych robotów? Zwykłe mechaniczne nogi. Czyli na przykład jakbym wbił śrubokręt albo coś, to mógłbym spróbować go unieruchomić albo spowolnić. Tak, ale byłoby to raczej to trochę w tym momencie zdeczka. Jako atak też. Tak. Mogłoby. A tym bardziej, że byłbyś bardzo blisko niego. I tym bardziej, że nie znacie tych modeli. I są czarne. Jakby od razu też uprzedzając, to są pierwsze czarne roboty, które widzicie. Nie widzieliście wcześniej takich. Ciekawe, to są bardziej... No to grubo. Słuchajcie... Silne niż różowe. Słuchaj, a jakbyśmy wyszli innym... Z innym, że tak powiem, wyjściem z miasta i okrążyli całość? Musimy przejść się koło muru. Patrzę na mapę, czy to się da zrobić. Teoretycznie są inne wyjście z miasta. Ale też mogą być... Nie stoją naokoło góry. Ha, ha, ha. Ale... Nigdy nie szliście do żadnego z wyjść z miasta, bo nie było wam to potrzebne, więc nawet nie wiecie, jak wyglądają. Właśnie. I które jest najbliższe? To przy tą... Tak, ale zaraz następne. Ale następne najbliższe. Nie wiem, które jest najbliższe? Oba są mniej więcej w tej samej odległości po dwóch końcach. Czyli tak jakby... Może potrzebują wsparcia. Jakiego wsparcia? Innej grupy, która zajmie się robotem, kiedy my będziemy uciekać. Chcesz sprowokować Edwarda? Na przykład. Ej, nie zrobisz tego. Dlaczego nie? No Edwardowi tak powiemy. Tak. Lino? Tak. No idziemy po Edwarda. Tak, idziemy do szkoły, zrobimy ten. I złapmy wtedy jakieś rowery. Będzie szybciej. Tak. No, przydałoby się.
Dobra, słuchajcie, to... Jest plan. To jest plan. Zwanie polej was wszystkich. Tak. Musimy się przedostać, musimy się przedostać. Idziecie do szkoły. Dobrze wiecie, że Elwad ze swoją ekipą zawsze okupują świetlicę, bo nikt im tam nie przeszkadza i zrobili tam sobie coś a la tymczasową bazę, gdzie ta świetlica wygląda jak jedna wielka rudera w upłakanym stanie i była pomsta do nieba. Ja najpierw idę do mojego zespołu, mówiąc im, słuchajcie, mam pomysł, Edward będzie walczył z robotami, trzeba to zobaczyć. Wszyscy poszlają się po mieście, więc bez problemu. Dobre. Trzeba rozgłosić to więcej. Tak. Macie świetlicę z Edwardem i jego bandą trójki przygłupów. Mhm. Nigdy was nawet nie zainteresowało, żeby się dowiedzieć, jak mają na imię. Mhm. Mięśniaki bez mózgu. No cóż. Marek, dawaj, ciebie posłuchają. Co robicie? Tak, Marek, mówiłem ci, nie dadzą sobie rady z tym robotem. Wiesz co? Mówicie to nie, świetlicy, tak, czy... Świetlicy, tak. Świetlicy, że wszyscy słyszeli to. No kurde, wiesz co? Możesz im powiedzieć o tym robocie, ale na pewno spękają i nie ma szans, że chcieli się z nim mierzyć. Ty, Edward! Czego tu chcesz, chłysku? No, Edward, powiedz. Wychrzaniaj z naszego terenu. Teleferę. Widziałeś czarne roboty kiedy? A są tu takie? Chodź, ci pokażę. Ty mnie wkręcasz. No, mówiłem Markowi, że nie dasz rady takiemu robotowi, a Marek mówi, że dasz. Ja myślę, że możesz dać radę. Ja miałbym nie dać radę robotowi. Już jednego sklepaliśmy, pamiętasz? No to słyszałem, ale nie był czarny. Czy nie ma czarnych robotów? Teleferę. Dawaj chodź. No, tak. Dawaj chodź. Rzućcie sobie proszę na urok. Oczywiście. Urok osobisty do tego, tak? Czekaj. Tak, czy uda wam się go przekonać? Urok serca. Tak, a gdzie jest urok? A tutaj jest. Dobra, jeden samo sukces. Serce. Ale mógłbym tutaj przerzucać. Jeden sukces wystarczy? Jeden sukces. Idealnie. Potrzebowałam jednego sukcesu od każdego was. Przytam jedno. I chwilę na was patrzy. Zamiast dyskutujecie. To tchórzysz czy nie? Najwyżej, jeżeli ich tam nie ma, to my się potłuczemy. Dobrze wiesz, że czasami daję radę. No chodź. Ostatnio cię tak stłukłem, że biegłeś z płaczem do pielęgniarki. Ale to ty miałeś złamany nos. Nie przypominam sobie. No dużo rzeczy wtedy nie pamiętasz. To idziesz czy nie idziesz? Zaraz ci połamie ręce, jak jeszcze tak raz powiesz. Idziesz czy tchórzysz? I wychodzę ze świetlicy. Chłopaki, rzucają nam wyzwanie. Idziemy. Dwarcy idzie za wami. Doprowadzacie go do czarnych robotów. Oczywiście. W międzyczasie zgarniam rowery. Ze ich szkoły. Rowery. Gdzieś tam... Ich rowery. Tak, czemu tylko nie tak. I część szkoły. Widziałem tam wielką w ogóle ten... Jak już tylko oni są w szkole. Co? Tylko oni są w szkole. Tylko oni są w szkole. Ale on złapał zespół, to zespół złapał innych. Wiesz co robię? To robię tak. Voila, oto czarne roboty. Ta-da! Kiedyś ci przefasoluję tę twoją mordę. Jak ci się uda? A bo to raz. Parę razy już mi się udało, jakbyś nie pamiętał. Jak ci się uda? Ja sobie robię głośnie fajną muzyczkę, żeby zobaczyć, co tam się będzie działo. No dobra, ekipo. Mamy roboty do stłuczenia, tak? My jeszcze się nie biliśmy. Coś nowego. Widzicie, że Edward ze będą swoją... wygrywać, to im pomożemy. No, wierzysz w to. Widzicie, że Edward podchodzi ze swoimi gorylami. Mamy rowery. Tak. Że Edward podchodzi ze swoimi gorylami do tego robota, który zastępuje drogę. I tylko tak Edward stoi i takie ty, przypierdol. Jeden z mięśniaków idzie dosłownie w twarz robota. Skończyło się tym. Bo my wtedy ruszamy biegiem. Za chwilę. Na razie skończyło się tym, że robotowi czarna twarz w miejscu, gdzie powinny być oczy, zaświeciły się czerwone światełka. A 14-letni mięśniak
zaczął skakać, bo połamał sobie kości w ręce. Okej. Okay. Uderzył gołą łapą. Słyszeliście taki ostry, metaliczny dźwięk. Taki bardzo, że na zasadzie... Dzwon. Tak, dokładnie. Okay. Więc nawet jak tu uderzył, pogruchotane kostki. Mhm. Robot się wkurzył. Drugi automatycznie też zareagował, zwrócił się w stronę dzieciaków i zaczęli się bić. Wykorzystujemy okazję na rok. To nawet nie jest etap, że zaczęli się bić, to jest bardziej, że ja na czwórkach dobili. Dzida. Rowery i dzida obok nich. Rzućcie mi w tym momencie proszę na ruch wszyscy. Dobrze. Na ruch, jak się rzuca tutaj na ruch, a tutaj się rzuca na ruch. Już widzę. Czy ja używam mojej dyskorolki? Ty masz rower. Macie rower. Za rower rzućcie sobie plus 2. Dodatkowo. Ukradzione rowery, ale na to nie trzeba było rzucać, bo jakby oni tak w tym momencie mieli wyrąbane. Czekaj, ty. Ja nie mam ruchu. Ale ty tak masz 3. Raz. Ja też. Czekaj, bo my wtedy możemy przerzucić, nie? Ale to nam tyle to nie wystarczy, bo oni nie uciekną. Ja uciekłem. Raz. Nie mam. Ale to mogę dać tam punkt. Jeszcze raz. Jeden sukces. Ja też. Ja też. Nawet z plus dwoma kośćmi? Co? Nawet z plus dwoma kośćmi. Rower masz. Ale no tak, kości. Ale ja miałam dwie kości, bo ja nie mam ruchu, więc tylko za ciało i dwie kości za te. A ja miałem trzy. No, punkt szczęścia to jest... Każdy z was miał po jednym. Tak. Tak. Niestety. Niestety. Ja miałem tylko trzy kostki. Osiem kości i jeden sukces. Nie lubię tego. Siedem kości. Wymienię. Taka siódemki, dobra. Tak? Zrobimy to tak. Wyruszacie z kopyta. Mhm. Jedziecie. Dzida. Nie zwrócili na was uwagi. Ty. Szczurze. Chciałeś ruszać. Chciałeś. To tylko taki mały problem. Musiałaś się na chwilę zatrzymać, bo ser postanowił wyskoczyć. To był etap na zasadzie złap ser, schowaj do kieszeni, odjedź. Gdyby nie fakt, że Edward był ciut zajęty uciekaniem przed czarnym robotem, który chciał mu właśnie pomyć rękę, to na pewno by pobiegł za tobą, bo zwrócił uwagę, że odjeżdżasz na jego rower. Wziąłeś Edwardowy rower. Wy macie rowery i jego goryny. Cóż, fajne BMX-y. Więc tak, zwrócił na to uwagę, ale nie miał jak zareagować, a ty zdążyłeś odjechać. I trochę się za nimi ślimaczysz, ale jedziesz. Jedę. Zrobimy to w taki sposób. Natomiast, co was czeka w lesie? I w jaką kabałę wpakujecie się tym razem, dowiemy się następnym razem. Cześć. Subskrybujcie, oglądajcie, grajcie z głową pełną przygód. I wiesz, co ci powiem, szczur? Następnym razem zapinaną kieszonkę trzeba ci zrobić. Serio, wtedy ci serio nie ucieknie. Dobra. Nie, bo to oddycha.